ludzi tu przez miasto gna. Kiedy Lech mecz swój ma, w kasach ścisk, biletów brak, stadion cały czeszczył szwar. Wielolecha to nie tylko to, co jest na stadionie, ale również mnóstwo inicjatyw pozostawionych, mających na celu przede wszystkim poprawę kultury kibicowania, przede wszystkim wypełnienia całego stadionu, stworzenia dobrej atmosfery dla rozwoju piłki nożnej, w ogóle sportu w całej Wielkopolsce. Musimy pamiętać, że mówiąc kibice Lecha Poznań, myślimy o mieszkańcach całej Wielkopolski. Cieszymy się bardzo, że udało nam się stworzyć sektor dziecięcy, który już funkcjonuje tak naprawdę od 8 lat. Liczymy, że będzie z meczu na mecz coraz bardziej się wypełniał. Mamy jeszcze mnóstwo innych inicjatyw mających na celu propagowanie kultury fizycznej i przede wszystkim kibicowania Lechowi Poznań wśród najmłodszych. Poza tym staramy się wspierać klub w wszelkich inicjatywach marketingowych, namawiać kibiców do poświęcania swojego czasu na różnego rodzaju akcje charytatywne, akcje patriotyczne, akcje społeczne, ponieważ uważamy, że jest to dobry sposób na wyzwolenie, zmagazynowanie energii i fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. W sobotę odbędzie się Marsz Zwycięstwa. Kto jest jego organizatorem? W tym roku jest organizatorem jest osoba prywatna, a Stowarzyszenie Wiera Lecha objął patronat tego marszu. A gdzie się odbędzie? Marsz generalnie, w sensie jeżeli chodzi o trasę, zaczynamy o godzinie 17 na Placu Wolności, później przejdziemy na Stary Rynek stamtąd, między innymi ulicą Szkolną, później Półwiejską, do pomniku Powstańców Wielkopolskich koło PKS. Sama idea marszu powstała 3 lata temu, to już jest trzecia edycja, czy też odsłona marszu, powstała przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy też pokazać, że w Polsce też potrafi świętować te zrywy, czy też powstania, które zakończyły się sukcesem. A ten dzień 16 lutego, czyli rocznica rozejmu w Trewirze, to jest tak naprawdę potwierdzenie tych wszystkich dokonań powstańców Wielkopolski. Dzięki za wolność, powstańcy, dzięki za wolność! Marsz jest skierowany tak naprawdę do wszystkich osób, dla których nie wiem, historia czy też patriotyzm jest ważny. Tak? Nieważne, czy ta osoba ma 10 czy 90 lat. Tak? Jeżeli po prostu to czuje, tak, że w sercu ma Polskę, to przyjdzie. Rozmawiając z sobą, dzielą się swoimi poglądami. Są te poglądy tak naprawdę różne, ponieważ kibicuje zarówno profesjonalny, znany lekarz, prawnik, jak również młody student, uczeń liceum, czy może zwykły mechanik samochodowy, albo osoba bezrobotna. Wszystkich łączy pasa do Lecha Poznań. Wszyscy mają takie same zapatrywania, że Lech jest najważniejszy, ale przy okazji może zrobić mnóstwo innych rzeczy. Pamiętajmy, że ten patriotyzm miał się okazywać na pokazywanie, że jesteśmy lepsi. Nie, tylko daniu hołdzie tradycji. Staramy się dbać o groby powstańców wielkopolskich. Co roku odwiedzamy ich ponad 2500, staramy się znaleźć nowe. I co roku na tych grobach, które nam się udało odnaleźć, płonie znicz zapalony dokładnie 27 grudnia, w dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Malujemy graffiti, legalne graffiti, musimy mieć na to wszystko pozwolenia, po to, by poświęcić tym ludziom, którzy walczyli o naszą wolność, oddać im w jakiś sposób hołd. Pamiętajmy inne rzeczy. Musimy sobie podzielić pewien sposób kibicowania od pokazywania patriotyzmu, od poczucia jakiejś godności lokalnej. Zwróćmy uwagę na to, że nie na każdym meczu śpiewa się pieśń patriotyczna, ponieważ to by w jakiś sposób je dyskredytowało. Ważny medal, ostatnią prawą patriotyczną przygotowaną przez kibiców Lecha Poznań była oprawa poświęcona tragedii, która zdarzyła się w Smoleńsku w 2010 roku. Wtedy kibice zaśpiewali hymn. Poprzednia oprawa była poświęcona naszym wydarzeniom, które tutaj miało miejsce w 1918 roku. Oprawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Była też oprawa poświęcona czerwcowi 56.
takie cykliczne akcje, to przede wszystkim Niebiesko-Biały Mikołaj. Też kilka razy odwiedzaliśmy domy dziecka, dzieci w szpitalach i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na, przede wszystkim na właśnie na tego Mikołaja, tak żeby o tych dzieciach też pamiętano. Tak naprawdę to, że one się tam znalazły, to nie jest ich wina, tylko no, gdzieś w pewnym miejscu zawinili dorośli, tak? I co jest o tyle fajne, że osoby jakby powiedzmy z naszej strony i dzieciaki z drugiej też załapały kontakt i to nie ogranicza się tylko do tego, do okolicy tego 6 grudnia, tak? Tylko są te odwiedziny częstsze, tak? Przykładowo chociażby związane z Dniem Dziecka, tak? Bo kilkudziesięciu przedstawicieli i stowarzyszenia i też kibiców Lecha, nie będących członkami stowarzyszenia, też się udało razem z dzieciakami, organizowało dla nich ten Dzień Dziecka, także największą nagrodą był tak naprawdę uśmiech. Zauważalnym jest, że młodzież w dzisiejszych czasach nie tylko potrzebuje takiego wyżycia się fizycznego. I wspomniałeś o kulturze fizycznej, że propagujecie właśnie taki zdrowy tryb życia. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Żeby nie być gołosłownym, Wiara Lecha organizuje rozgrywki Ligi Kiboli, pod nazwą WL Liga. Bierze udział w nich mnóstwo drużyn, poziomu kilkanaście lig. Drużyna jest bodajże po 450. Cieszymy się bardzo, że z roku na rok tych jest coraz więcej. Bierzemy udział w różnego rodzaju turniejach antydopingowych. Sami organizujemy różnego rodzaju turnieje towarzyskie i gramy sobie w piłkę. Widzimy, że gdyby dać młodzieży, tej młodszej, starszej szansę na przyjemne i interesujące spędzenie czasu, to nie będą stali z butelką z piwem pod bokiem, nie będą spędzali czasu przy komputerze, tylko poświęcą się wspólnej zabawie, ponieważ sport jest czymś naprawdę fajnym, fascynującym. Wydaje mi się, że o wiele lepiej jest spędzić czas na świeżym powietrzu z kolegami, kopiąc piłkę, niż robić to samo przed komputerem.